Jak zbliżało się jakieś brykowisko, no to jak ktoś tam się dowiedział, że Kołobrzeg jedzie, no to już znowu pierwsze trzy miejsca zajęte. No to z tego miejsca chcielibyśmy pozdrowić całą ekipę Włocławka, wszystkich naszych znajomych, którzy tańczyli breakdance'a. W tamtych czasach. Chłopaki, co mogę powiedzieć? Próbowaliście, ale jedliśmy was, no po prostu. No. Nie było lewara. No. Nie było. To się ocenzuruje. To się wytnie. Przepije się najbliżej. Getting heavy as I'm typing to get through this. Musical tunnel escape, hardest opportunist. It's on the tune, running through the dunes with the smiley suits. This ain't a game, lame crews trying to take. Getting through the stage is what you get when you step up to face my rage. The ace of page, channeling my inner winner state. To make sure your face don't touch that 58. SM that is, I send pens to this. With anthrax on the lid, I'm rice to nip. I taxed on bid, the token over token losing to the hopeless. I know this ain't the way to save my brain from going crazy. Me voices Hades, the quest delivering hazy. Switch the compound, sound with a ritual. Ripping you like a shoe to a shitty tissue. Spit a witty issue, though you wish you could've switched to. Pierwszy raz ja ich zobaczyłem w jakiejś dyskotece. To było gdzieś 7-8 klasa podstawówki. 13-14 lat miałem. Oni byli w tamtych czasach charakterystyczni, bo rzucali się w oczy, nie? Bo wyglądali całkiem inaczej niż wszyscy, nie? Tutaj taka była kiedyś kołobrzecka dyskoteka, Noc się nazywała. Tam cała młodzież chodziła i tam pierwszy raz zobaczyłem tancerzy Gold Street Boys, którzy już tam, Sylwek, Rafał. Czapeczki do tyłu, nie, z daszkiem. Czulki ze swoimi ksywami, z nazwami, nie, wiesz. Dla nas to w ogóle, wiesz, oni to byli wow, nie? Jakaś grupa się po Gold Streetów się pojawiła. To były chyba prawdopodobnie, z tego co pamiętam, zawody w siódemce. To chłopaki wtedy zaczęli dopiero tańczyć, oni zaczęli od 92. No i Rafał tam był, zacząłem z nim, chodziłem do podstawówki. No widziałem w oczach, że spodobało mu się to, no i chłopaki skręcił ekipę, no i zaczęli ćwiczyć. Żeby czasu na głupoty nie tracić. Poza tym było to coś nowego, a że byliśmy po prostu młodzieżą sprawną bardzo, to zamiast biegać po piwnicach, woleliśmy spróbować na parkiecie. W sumie to mi to nie przyszło do głowy, tylko po prostu to wyszło, że tak powiem, samo z siebie, bo ja wracałem ze szkoły, uczyłem się pod Poznaniem i po prostu no, nie miałem takiego kontaktu z chłopakami i kiedy wracałem właśnie na, że tak powiem, na wolny czas, no to chodziłem tam na boisko, no i się okazało, że chłopaki zaczęli tańczyć breakdance'a. A ja mówię, co to ten breakdance? No i poszedłem z nimi na trening, tam była, wtedy była inna grupa, która się nazywała Danger Boys. Spodobało nam się to i postanowiliśmy wspólnie być tacy jak oni, no. Jak nie lepsi i tak się zaczęło. To jest najmądrzejszy człowiek w naszej grupie. Tak jak nazywa się Mieczysław Sygi. I on bardzo silny. W ogóle jest bardzo silny. Zastępuj, Migę, Migę, Miny. Zaraz ci mokę przypierdolę. On jest najlepszy. On jest silny, pokaż się laki. Tak, nawet kolanko za nas. Dobry jest. W ogóle. Co? W ogóle, Mieczysław jest wspaniały. Jeszcze raz za ośmiu. Jest bardzo, ma rodzeństwo fajne. Balony też pokazuje. Balony pokazuje, widzisz? Łazanki. Ale ten pan. Łazanki. I minę prosimy do kamery. I minę do kamery prosimy. Za 10. Za 10. Za 10. Wtedy nie było żadnych materiałów, nie było internetu, nie było... Wszystko szło z zachodu na VHS-ie. Śnieży, ale nieważne.
i się przewijało po stopklatce, a tutaj ta noga tak wchodzi, tak i się próbowało, nie? Mieliśmy, podstawą to było elektrorock. No dobrze, że były kasety wideo, magnetowidy tak to zwane i z tego jakieś filmy, no kultowy film Breakdance, później Delivery Boys. Film Beat Street. To były takie główne filmy, z których żeśmy czerpali, z których się uczyliśmy po prostu. To było wszystko od podszewki, po prostu od... Nie było, że mieliśmy instruktora, trenera, kogo tam... Nie, po prostu na własnych błędach. Dopiero jak zdasz jakiś podstawowy krok, czy ruch, czy jakąś figurę, wtedy możesz się modernizować, tak? Jakoś ją ulepszać, czy cokolwiek robić. Pamiętam Skorpiona, jak się uczyłem na okładce od płyty przez 3 godziny w domu. Na początku normalnego, później zacząłem kombinować, żeby go zrobić na boku, tak? Ale to długa droga. To nie było tak, że w ciągu tygodnia człowiek się nauczył. To nieraz nawet trwało latami, nie? Żeby tam jakąś profesjonalnie jakąś figurę już wykonać. Generalnie, z tego co pamiętam, Krzychu strasznie męczył się z barami, nie? Strasznie się męczył z nimi, no nie mógł ich, kurde, przełamać. Ja też tam oczywiście ćwiczyłem, jak ktoś to nogą ciągnąć czy coś. I żadnych obrotów. Pamiętam, były jakieś też zawody w siódemce. No i wiesz, to jest tak, że jak jesteś pełno ludzi, jest adrenalina, kurde, no i całkiem inaczej musisz podchodzić do wszystkiego, nie? No i mówię, a spróbuję, nie? No i wtedy zacząłem kręcić bary, kurde. Wszyscy byli w szoku, oczywiście tylko Krzychów kurwionych. Figury są o 10 razy trudniejsze, ale jest więcej materiału, jest lepsza dostępność do muzyki, do sali, do treningów. Wtedy naprawdę mieliśmy ciężko z tym, nie było tak. Produkt tutaj wciąż zakorzeniony, tekst w mojej dłoni i mikrofon podłączony, koło wszystkie strony nauczyły mnie wszystkiego, hip-hop moim życiem i nie chcę zmieniać tego. Od lat cały czas jeden widzę obraz, nagrywki, koncerty, to pochodzi od nas. Rok 92 zaczynałem na parkiecie, Ghostus Boys, breakbeaty na kasecie. Wtedy przecież tak, kochałem to najbardziej na świecie. Potem... Na owe czasy było 7 grup w Kołobrzegu, tak się to szybko prężnie rozwijało, że tańczyło co najmniej 50, 60, 70 osób, tyle co w całej Polsce. Dlatego ten Kołobrzeg tak szybko rósł w potęgę. Gold Street Boys, grupa w Kołobrzegu, to była taka najlepsza, fajnie, wszyscy ich znali, najlepiej tańczyli. No i tam któregoś dnia jakoś tak było, że ktoś dał cynę Gold Street Boysom i przyszli do nas na stary szpital. To nie było, wiesz, szkoła tańca, nie? I mogłeś się do niej zapisać, nie? Nie było to łatwo dostanie się do nich. Ale tak sobie pomyślałem, dlaczego nie miałbym tańczyć w tej ekipie, skoro oni są znani w całej Polsce. Na początku mój kumpel z mojej kratki na dole mieszkał, Daniel Różycki, Okoń. On się tam wkręcił, próbowałem przez niego, ale to też nie było zbyt, bo on był za świeży, nie, żeby tam, wiesz. No i pewnego dnia jeden z Cold Streetów, Krzysztof, zwany Zdyp, poznałem go też tam na dyskotece, mówię, dobrze, jeżeli chcesz, to tam... Nauczę cię paru figur. No. Jakoś poznałem jeszcze jedną osobę i zagadała właśnie z Rafałem Wieńkowskim albo Bartkiem Wieńkowskim. Czy mogę przyjść na trening, nie? Losy pokierowały tak, że dostałem się do tej grupy i tam zrobiłem największy progres, jeżeli chodzi o taniec. To było tak, jak sama nazwa mówi, że chłopcy z ulicy Złotej. Później dobieraliśmy sobie już z różnych ulic, bo po prostu w takich dobrych, fajnych chłopaków było sporo w Kołobrzegu. Dziś dzień to tłoczymy, tak jak wtedy ty to sprawdzasz. Tylko że teraz gadka jest jakby bardziej poważna. Poważka z was, mam na ten rap z KG miasta. Na dekada słyszysz, o, byś nigdy basta. No skąd tu wziąć kaski, nie? No jest budowa, nie? I barak stoi przy Polosie. No to co? To, ale jak tam wejść? Mówię, no to wezmę, wejdę, no ja wam zrobię. Zawziąłem się za takie deski od płotu. Się zawziąłem, zaparłem, pociągnąłem, no i spadłem na plecy. No ale wejście już było. Także no, dzięki budowie wschodniej mieliśmy pierwsze kaski. Jeżeli chciałeś zrobić przejście z barów na bańkę, to w kasku nie zrobiłeś, nie? Bo to, wiesz, to było duże, plastik i tak dalej, nie? Obcięty daszek, żeby sobie nosa nie złamać przypadkiem, jakby się zsunęło, nie? Głowa. Nałożona jeszcze jakaś czapka, w środek też czapka albo gąbka, nie?
Później trochę to weszło, że to już jest za stare, to się przychodziło na czapki same, także że no, cały czas to się zmieniało. No to grubo, no, dla chłopaka szycie to jest w ogóle wyższa szkoła jazdy, a tu trzeba było kilka warstw ponaszywać. Zewnętrzna warstwa musiała być śliska, żeby się dobry poślizg miał, wewnętrzna musiała być miękka, żeby ta głowa trochę miała lżej. Teraz to są kaski już takie profesjonalnie porobione, że można sobie kupić, tam dopasować, a my to robiliśmy sami. Ja robiłem kilka czapek i wszywałem sobie jakąś tutaj tekturkę, czy sztywniejszą, czy kawałek plastiku. Także wszystko to samemu się tworzyło i robiło. Molo było takie, że po prostu jak przychodził sezon, to nasza salka była wynajmowana na kolonie. Po prostu przyjeżdżały kolonie i tam spały kolonie i nie było gdzie tańczyć. Więc padliśmy na pomysł, że kupimy sobie takie płyty meblowe, które sklejaliśmy taśmą klejącą i tańczyliśmy. Wcześniej linoleum, tak? Kawałek takiego zwykłego linoleum. Mam nadzieję, że nie rakotwórczego. Magnetofon, czy tam jakiś dobry sprzęt. Czapka gdzieś z boku albo jakiś kartonik leżał. Kto chciał, to wrzucił, nie? No, robiło się tłum ludzi. Bili brawa. Patrzyli na coś takiego, co to w ogóle jakby było nieprawdopodobne dla jakiegoś człowieka. Dla niektórych to jest dziwne, jak można się kręcić na głowie, czy robić jakąś figurę, tak? Dzieliliśmy się między sobą, nie? Po trzech, nie? Po czterech i robiliśmy batelkę, nie? Bitwę po prostu, nie? My traktowaliśmy to jako trening, tak? Bo nie mieliśmy tej salki. No, my się bawiliśmy dobrze. Widownia się bawiła dobrze, nie? Czasami nie było przejścia na tym ptaku, dlatego że przejście tarasowali ludzie, którzy nas oglądają. Czasami przeszkadzało to straży miejskiej. Po prostu ludzie, którzy prowadzili jakiś tam handel obok nas, czy były jakieś takie kapele, typu jakieś indiańskie takie granie, to oni po prostu robili tak, że na straż miejską na nas donosili, żeby nas straż wyganiała. Czasami zdarzało się, że musieliśmy tam trochę z nimi się, no, pokombinować, no. Ten taniec jest, to jest taniec uliczny, nie? I to jest ten smaczek, nie? Że wiesz, nie? Tańczysz na ulicy, nie? On stamtąd pochodzi, nie? Rytm, musisz się wbić dobrze, musisz to wszystko połączyć. Jak to będziesz miał, no to jesteś super. Jeżeli tego nie masz, nawet możesz technicznie robić, a nie potrafisz zgrać poszczególnych elementów, nie wbijesz się w muzykę, to wygląda, wiesz, tak, no, nie za ciekawie moim zdaniem. Ogólnie powiem ci, że byliśmy znani z powerów, nie? Czyli z figur. Każdy z nas kręcił bańkę, nie? Tutaj faktycznie koło brzegu, to w tej bańce to stał. Każdy bańki kręcił ostro. Każdy miał coś miał fajnego, tak? Kółko się zrobiło i wiesz, wychodzili do kółka, nie? I właśnie tam był ten jeden ze znanych do dziś B-Boy Storm. I wyszedł właśnie Bartek i zrobił koło skakane i wiesz, chodzi, wow, nie? To był 93-94 rok, nie? To jest jeszcze jakby pół obrotu w powietrzu, nie? No najlepiej to chyba najdłużej ci uszyłem bary, to także te bary to już miałem dopracowane. I za jajka, za tyłek, za głowę, z gazetą, to faktycznie już może nie tak pięknie jak chłopaki, co szpagaty robili, bo też takich mieliśmy, ale no, to w tym faktycznie się odnajdowałem. Skorpion skakalny my to tak nazywaliśmy, bo tak ja zacząłem po pierwszej ekipie przechodzić ze zwykłego na prostych rękach, nie? Czyli podnosić się na nich, nie? I robić to na prostych rękach. No i mi się wydaje, że to nieźle mi wychodziło chyba. Niektórzy później się zaczęli uczyć i robili szybciej ode mnie, ale jak ja już się nauczyłem, to już po prostu był lot. Najlepsze w Polsce bary. Zajkę pozdrawiam, uczył się barów w Kalmarze ode mnie. Wzgórze Japa 3. Pozdro, chłopaki. Powiem, że najlepiej mi wychodziło kręcenie na głowie.
to jedyna osoba w tamtych czasach, co robiła chyba z Niemiec B-Boy Store. Taką śrubę, jak on robił, nie? Po prostu, wiesz, tyle obrotów, nie? Co on robił, no to, to było... Tak zwana śruba, która polegała na tym, że potrafiłem zrobić koło 20, może nieraz więcej obrotów z wyprostowanymi nogami, kręcąc się na głowie, gdzie to na tamte czasy to było naprawdę coś. Nikt w Polsce takiego czegoś nie był w stanie zrobić. Ale jak mu z kasku jebało? To było najlepsze. Był swój kąt wydzielony. Rafał miał swój kąt wydzielony, kask leży. Ale bańkę to. Bańkę miał najlepsze. Nie, to jest, te śruby. Warte tego smrodu, naprawdę. No tak, no co? Kozak. Wieniu bańka, ktoś tam barek, coś tam jeszcze innego. A mapa łączył wszystko razem. Pamiętam, on na zawodach to on dostawał takiego, wiesz, powera, że on tego nie robił na treningach. My byliśmy w szoku tak samo jak przeciwnicy nasi, nie? Wiesz, próbował je chłopak, nie? On miał taneczność, nie? On miał smykałkę do tego, nie? To naprawdę... Mi się wdało, no na bańka i 9-9. Bary, koło, no wszystkie łączyłem ze sobą. Dobrze mi to wychodziło akurat w tamtych czasach, nie? Jeżeli chodzi o konkurencję breakdance, przede wszystkim ocenia się tam figury obrotowe w parterze i powiązania między nimi. Oprócz tego oceniamy również ogólny wygląd artystyczny całego układu, no i oprawę danych figur w niektóre inne elementy taneczne. Ja zaczynałem jeszcze w czasach, kiedy właśnie z Dangerous Boysami pierwszymi oni jeszcze jeździli. Wtedy jeszcze pamiętam, breakdance należał bodajże do Towarzystwa Tańca Sportowego, coś takiego było. Później za między innymi te różne ekscesy, które wynikały z tego, co chłopaki tańczący breakdance'a porobili, to zostaliśmy wykluczeni z tego towarzystwa. No i później się odbywały już typowo imprezy rapowe, później hip-hopowe, czy tam breakdance'owe, electric boogie. I tak to się zaczęło iść osobnym torem. Także no kiedyś było bardzo zorganizowane, byli tancerze ci latynoscy, towarzyscy, także no dla nich to byliśmy tacy no trochę hardkorowcy, tacy ze slumsów przyjechali, takie dosyć mocne zderzenie środowisk. Te wcześniejsze lata jeszcze przed 9-2, zanim mnie jeszcze nie było, nie zacząłem tańczyć, to tam grupa Top Toys, Krabic z Włocławka, Szczecin, Flash Boys z Gniezna. To tam połowa lat 80. to tam jedna z pierwszych grup w Polsce, Flash Boys, tam jeszcze była, już nie pamiętam, jedna grupa ze Szczecina, Bebop, czy jakoś oni się nazywali. Potem się przekształcili w Skrabit, Broken Steps. No. Od tego czasu, kiedy nas wykluczyli, to oficjalnie, pamiętam, chyba nie było już normalnych mistrzostw Polski, tylko pseudo mistrzostwa Polski, dlatego tak ciężko to powiedzieć o tych mistrzostwach Polski. No to były w sumie duże imprezy, ale organizacyjnie no dosyć słabo, bo w sumie wszystko trzeba było załatwiać wtedy sobie na własną rękę, tak? I hotele, nie hotele i w ogóle wyżywienie. Jeden z pierwszych moich to był Szczecin, 94 albo 5. Przyglądałem się, jak to wygląda, nie, w ogóle, wiesz, ja w ogóle, wiesz, z boku stałem i patrzyłem na nich, jak reagują w ogóle ci, co tam przyjechali, nie. Patrz, Goldstreetsi przyjechali, nie, to już jest pozamiatane, nie. A wiesz, jako małolet patrzyłem się na to, idę za nimi. Te grupy, tak, no, były dobre ogólnie, nas było dużo i dużo też tańczyło. W niektórych grupach po prostu był jeden lider, no chłopaki tam próbowali, ale jeden lider gruby ciągnął wszystko do góry. Ale jako grupa nie było w Polsce takiej grupy jak nasza, tak licznej i tak w krótkim czasie praktycznie, to co ja mogę powiedzieć, no zjedliśmy konkurencję. Bo akurat, no my akurat jako cała grupa, to uczyliśmy w sobie energię i każdy był zawzięty i chciał już wygrywać, nie? Nie, no wiadomo, że się chce wygrywać, ale zabawa była najważniejsza. Jak już się udało wygrać, to było jeszcze lepiej, bo o, może tak, nie? Ale zabawa była najważniejsza. Tak w 95 czy 4 roku chyba były pierwsze moje zawody w biegu. Akurat wtedy jeszcze nic nie wygrałem, nie? Żadnych tam... Jeszcze miałem poziom słaby,
No i w 95 roku chyba pojechaliśmy na zawody do Chodzieży. Tam zająłem chyba pierwszy raz trzecie miejsce. Potem 96 rok chyba w Pile, tam drugie miejsce. W Wałczu pierwsze miejsce chyba był 97 rok. I 98 rok też chyba Bydgoszcz, o ile dobrze pamiętam. Albo 97, no. Takie typowo jako solówka, żeby jakieś tam miejsce zająć? Coś tam pewnie było, ale teraz mi jest trudno powiedzieć. Bardziej wolałem w grupie. Dla mnie były bardziej cenne te sukcesy, bo to wtedy było, że w grupie silni, o tak powiem. I to chyba o to chodziło najbardziej. No i oni tam wygrali, to były właśnie międzynarodowe mistrzostwa Polski. Jakoś tak się to nazywało, bo przyjechały ekipy z Niemiec. Pierwsze miejsce z grupą Wedding B-Boys z Niemiec. Już była dosyć sławna. Już widziałem chyba nawet teledysk na Vivie z nimi. Gdzie tam poziom już wtedy, wiesz, oni mieli całkiem inny styl. Oni bardziej, tam bardziej to, szybciej to zaczęło się, nie? No, oczywiście moim zdaniem powinniśmy wygrać to pierwsze miejsce, bo tam byśmy zmiażdżyli. No ale takimi przełomowymi dla nas zawodami były zawody chyba w Esculapie w Poznaniu w 96 albo 7 roku. To było tak, że było, wiesz, losowanie, nie? Wrzucali, wiesz, do każdy do nazwy i losował, nie? Z kim będziesz walczył, nie? Grupa na grupę tańczyła, czyli jedna grupa tak jakby walczyła z drugą grupą i do dalszego etapu przechodziła ta grupa, która według sędziów okazywała się lepsza. No i żeśmy wtedy pamiętam, był Szczecin, nie? No wszystkie najmocniejsze ekipy, nie? Szczecin, Włocławek, Grabit, nie? Broken Steps, pozdrawiam chłopaków, Mogilno, no dużo, no dużo, no, no wszystkie, mówię, wszystkie ekipy były. Nie? No nie powiem, tam niektóre miasta się łączyły po dwie grupy razem, nie? I nie mogli nam, że tak powiem, dokopać, nie? No, były dwudniowe zawody, tak? To żeśmy nie mieli noclegu, nas zabrał Kiełpi z Gniezna w salonie jego gier, żeśmy spali na kartonach i no, no i potem żeśmy pojechali z powrotem, nie? Na finały, nie? Pamiętam, światło świeciło, my siedzieliśmy na widowni, bo to już był ścisły finał, tam było tylko parę osób, tańczyło. Nie widzieliśmy jury, jakie numerki podniosło, nie? Dopiero później się dowiedzieliśmy, to prowadził DJ, teraz DJ Kostek. Wcześniej jeszcze nie był DJ-em. Też powiedział nam, że specjalnie ustawiał, że niby te losowania były tak, że specjalnie nas ustawiał na dobre, na najlepsze ekipy, nie? Jury podniosło numerki, praktycznie cała sala takie wrzawy dostała, nie? No bo same jedynki były, dopiero później zobaczyliśmy, że jedynki, ja zobaczyłem, nie? To wszyscy zaczęliśmy skakać, cieszyć się normalnie, jak na meczu, nie? No wtedy żeśmy przeorali wszystkie ekipy z Polski, nie? Dostaliśmy po 100 zł na głowę, nie? Z wygrana, nie? Ale to nie chodziło w ogóle o pieniądze, nie? O, dzień dobry! Oj, Kostę! Ajde, Drusiu! Oda pan te kury, czy nie? Ajde, Drusiu! Oda pan te ziemniaki, czy nie? Ajde, Drusiu! Oda pan te ziemniaki, czy nie? Ajde, Drusiu! Oda pan te ziemniaki, czy nie? Wiesz, jak tańczysz inny. Dokładnie. No ja nie mam tu. Proszę, DJ z kazamatów, tutaj coś kręci. W ogóle ta adrenalina, jak ludzie zaczynają skandować jeszcze, nie wiem, twoją ksywę czy coś, no to jest coś, dlaczego człowiek tańczy. To faktycznie to, powiem, człowiek cały czas tego potrzebuje. Cały czas tego jeszcze coraz więcej chce, to tak nakręca. Wchodziliśmy na dyskotekę, to od razu się kółko robiło. Nie było tam batak. To, wiesz, niektórzy, co przychodzi na dyskotekę, tacy
radykalni tancerze, czy tam, co przyszli się, powiedzmy, bawić, byli, no, za przeproszeniem, wkurwieni, no bo jeżeli kółko trwało 3 godziny, a on musiał gdzieś tam tupać, kurwa, w rogu, a wszyscy stali wokoło, a my tańczyliśmy, no to tylko, w sumie my się tylko bawiliśmy, tak? Powiem, ciężko się odnaleźć, jak człowiek przestaje tańczyć, naprawdę. To było najlepsze właśnie, że to była czysta zajawka. Tam nie było pieniędzy. My wręcz nawet swoje pieniądze żeśmy musieli skądś kombinować, żeby jeździć na te zawody. Jakieś tam nagrody, to był jakiś dzbanek. No, także fajnych ludzi się poznało. To było też takie kluczowe. Z całej Polski. I dziewczyn, i chłopaków. Było tak, że mieliśmy taką grupę kolegów z Włocławka, to praktycznie żeśmy się tak z nimi zżyli, że przyjeżdżali do nas, my przyjeżdżaliśmy do nich i praktycznie jak do siebie. Z ekipy to byłem jednym z młodszych. Oni już mieli, wiesz, roczniki 7-3, 7-5, nie? Zakładali rodziny. Nie dało się w tamtych czasach akurat w tym mieście wyżyć z tego, nie? Byliśmy na fali wtedy, ale potem przyszła praca, przyszło założenie rodziny. Wiesz, nie było You Can Dance, nie? Nie było takich programów, nie było parcia w ogóle wtedy na wiesz, telewizji, nie? Że ten, nie? Potem to było jakieś tam boom wielkie, nie? Na te, wiesz. No i no, nie dało się wyżyć, nie? No to wszystko się rozeszło, nie? Swoje zrobiliśmy na tamte czasy. Teraz jak tańczą Polacy, to już też naprawdę niektóre grupy z Włocławka czy z Koszalina, NASA, o, też wysoki poziom. Kobrzeg może był za małym miastem, żeby ciągnąć to. Nie było ze zwykłej statystyki. To było coś więcej niż taniec, ten Gold Street Boys. To byli ludzie. Ten beat buja głową, buja całym miastem, buja hardkorowo, więc bujesz, kurwy, synu, swoją głową. Mówię ci, Ewa Kort robi to już zawodowo. Czasami puszka, czasami mata, Kołobrzeg też potrafi i wysoko lata. Ponad tymi chmurami i blokami unosić się jeszcze wyżej, jeszcze dalej, ziom, spełniać swoje marzenia, żeby nie mieć sobie nic do zarzucenia. Że nigdy nie spróbowałem, że się bałem, że ten beat kiedy usłyszałem, na bok odstawiałem. Wieloma rzeczami w życiu pasowałem. Tak, tak, ale nic z tego, tu się nie poddam. I ten rap gram, bo moc mam, póki wciąż mam ciśnienie i czuję hip-hopu korzenie. Na zawsze kołobrzeskie podziemie. Ej, Erce, my nie damy się zamulić. Teraz wjadę spierdolnięcie, żeby kurwa to poczuli. I kilka słów, kilka nut, kilka zwrotek, po to by ruszyć całą tą hołotę. Co słyszysz, to my, to Efa z powrotem. Nagrywki domowe, nielegal, to potem. A teraz 100% skupienia, by w naszym mieście kurwa coś pozmieniać. Gdzie te biby, gdzie na bibach pizdy, gdzie ten rap kołobrzeski zajebisty, gdzie chłopaki z wieczną puszką w ręku, gdzie chłopaki terroryści dźwięku, gdzie chłopaki łamiący się na macie. Panowie, gdzie wy się kurwa podziewacie? Było na stylu, została garstka. Łamiemy system, nieustanna walka z kurwy synu. Ja utożsamiam się z dzielnicą. Pozdro dla chłopaków w puszce i za granicą. Pozdro.